Zjednoczyliśmy się pod tą piękną biało-czerwoną flagą z niezwykle ważną pieśnią na ustach, hymnem państwowym, którego również i dzisiaj nie może zabraknąć, a więc do hymnu. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Opoczno, dobry wieczór. Witamy całą Polskę. Morze biało-czerwonych flag dzisiaj prosto z województwa lubelskiego, dokładnie z Opoczna, rozlewa się do wszystkich polskich, łódzkiego oczywiście. Z rozpędu ostatnio byliśmy na Lubelszczyźnie. Mocno jestem przywiązany do Lubelszczyzny. Piękny zresztą zakątek naszego kraju, ale jak najbardziej Opoczno, województwo łódzkie. Zdecydowanie tak. Zresztą tak już wielokrotnie mówiłem na początku. Szanowni Państwo, cieszę się, że możemy dzisiaj tak licznie tutaj się właśnie w Opocznie spotkać, zobaczyć z tak dobrą, pozytywną energią po to, by porozmawiać o tym, co w najbliższych tygodniach wydarzy się w naszym kraju. A przed nami niezwykle ważne wybory, wybory samorządowe, które będą miały wpływ na oblicze naszych małych, lokalnych ojczyzn, na oblicze naszych gmin, powiatów i województw. Dlatego tak ważnym jest to, abyśmy wybrali właściwe osoby do samorządu, które będą nas reprezentowały i dbały o nasze interesy. Dlatego niezwykle się cieszę, że dzisiaj tak licznie tutaj się możemy spotkać, ponieważ to oznacza, że podzielamy podobny punkt widzenia. Dlaczego te wybory są tak ważne? Już za moment Państwu powie nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński. Ale zanim będzie jego wystąpienie, chciałbym tutaj na środek zaprosić szefa struktur Prawa i Sprawiedliwości w województwie łódzkim, pana ministra Roberta Telusa. Ogromne brawa, który chciałby powiedzieć kilka słów na temat historii tej ziemi i dlaczego nie mogło nas właśnie tutaj dzisiaj zabraknąć. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Witam bardzo serdecznie wszystkich samorządowców, posłów, parlamentarzystów. Witam europarlamentarzystę pana Witolda Waszczykowskiego, ale przede wszystkim witam Was, wolnych Polaków, tu na ziemi opoczyńskiej. Serdecznie witam. Ale w imieniu Was wszystkich, w imieniu parlamentarzystów, w imieniu wszystkich samorządowców,
witam szczególnego gościa, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, premiera Jarosława Kaczyńskiego. Drodzy Państwo, oczywiście Jarosław, oczywiście prezes, oczywiście ten, który nas prowadzi, prowadzi nas do kolejnego zwycięstwa, w kolejnych wyborach. Drodzy Państwo, Panie Prezesie, witam na pięknej ziemi opoczyńskiej. Ziemi, która cechuje się patriotyzmem, która cechuje się i tą swoją pięknością, folklorem, ale również cechuje się naszymi bohaterami, którzy walczyli i w powstaniu styczniowym, jak również w I wojnie światowej, w II wojnie światowej. Tu była największa partyzantka, tu walczyła Armia Krajowa, tu walczył Hubal. To właśnie jest ta ziemia, dla której wolna Polska jest zawsze ważna. Tu mieszkają Polacy, dla których wolna Polska jest zawsze ważna i są gotowi oddać swoje życie za wolną, niepodległą i suwerenną Polskę. I tym wszystkim bohaterom dziękujemy. Dziękujemy, że dziś możemy żyć w wolnej, niepodległej, suwerennej Polsce. Dziękujemy bardzo, ale tu również powstawała Solidarność. Tu był pierwszy międzyzakładowy komitet Solidarności, tu w Opocznie. Również z Opoczna wywodzi się jeden z solidarnościowców, który podpisywał akt powstania Solidarności. Tu również powstawała Solidarność Rolników Indywidualnych. To jest właśnie ta ziemia, ziemia patriotów. Ale również jest to ziemia, panie prezesie, która się bardzo mocno rozwija, szczególnie w ostatnich latach. To właśnie tu, na tą ziemię, w ostatnich latach, kiedy za odpowiedzialność za Polskę miało Prawo i Sprawiedliwość, wpłynęły kwota z Polskiego Ładu, ale również z innych środków, z budżetu państwa i marszałka, wpłynęła kwota o ponad 1 mld zł. To są inwestycje w tą ziemię, to są inwestycje tylko w powiat opoczyński, ale to są inwestycje dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego. To są inwestycje właśnie dla Polski powiatowej, która przez wiele lat, była zwijana. Myśmy pokazali, że możemy rozwijać właśnie taką ziemię, możemy rozwijać Polskę powiatową. I tu właśnie również, panie prezesie, w ostatnich latach powstała jedna ze spółek, bardzo ważna spółka, państwowa spółka, która na początku, gdy rządziła Platforma Obywatelska, miała 150 pracowników i 5 milionów długu. Ale dziś ma ta firma ponad 800 pracowników i nie ma długów. To jest jedna z ważniejszych firm remontujących wagony i lokomotywy na naszej ziemi. To jest jeden z większych pracodawców. Oprócz tego, że nasza ziemia płynie oczywiście z producentów płytek ceramicznych, to od tej kadencji, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, również ta ziemia będzie słynęła z tego, że na tej ziemi są remontowane te właśnie lokomotywy i wagony. Będzie słynęła również z tego, że mamy tu spółkę państwową, naszą, polską spółkę, która tak mocno się rozwija. Ale panie prezesie, również tutaj stawiamy na rozwój naszych mieszkańców i rozwój tej ziemi, między innymi prawie 70 milionów złotych na szpital. Szpital, który miał być sprywatyzowany, miał być zamknięty. Myśmy go rozwinęli. Niektóre oddziały chcieli zamknąć, ale my powiedzieliśmy, że nie można zamykać szpitala w takich miejscowościach jak Opoczno, w powiatowych miejscowościach, bo to jest bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców, którzy tutaj mieszkają. Dlatego tak duża kwota z Polskiego Ładu na rozwój szpitala. Drogi,
również stadiony dla młodzieży, również, drodzy Państwo, most, który jest oczekiwany przez wielu mieszkańców, bo to jest most, który będzie pozwalał nam na wyjazd z Opoczna i wjazd do Opoczna od południowej strony. Na ten most już środki są na koncie Urzędu Miasta i będzie również z tego funduszu budowany. Ale Panie Prezesie, to jest historia, a przed nami kolejne wybory. I mamy wspaniałych ludzi, którzy idą do tych wyborów, aby w te małe ojczyzny, te małe miasta powiatowe się rozwijały. Dlatego tutaj, Panie Prezesie, mamy jedyną kandydatkę, która od 20 lat jest w samorządzie, która jest społecznikiem, działa, pracuje z ludźmi, która zna się na tematach finansowych, bo jest finansistą i jest piękna, mądra, silna, jak nasza ziemia opoczyńska, Anna Zięba. Ale również mamy dobrych kandydatów do powiatu, naszych starostów, Marcin Baranowski, pani Maria Barbara Chomicz. Oczywiście również ich przywitajmy. To właśnie oni starają się, żeby nasz powiat opoczyński się tak dobrze rozwijał. Oczywiście mamy też naszego kandydata do sejmiku. Ja powiem, że najlepszego, bo z Opoczna. Na pewno pan marszałek powie, że nie, że on jest lepszy. Ale jest z nami Janusz Ciesielski, który jest naszym kandydatem do sejmiku województwa łódzkiego. Który również myślę, że nie muszę przedstawiać, a szczególnie tym z powiatu opoczyńskiego, czy tomaszowskiego, czy rawskiego, czy skierniewickiego, bo działa tu już od wielu, wielu lat. I wielu, wielu, wielu innych ludzi, których chciałbym tu przedstawić, ale oczywiście czas mi nie pozwala. To jest drużyna, panie prezesie, to jest drużyna, która będzie nas prowadziła do kolejnego zwycięstwa, ludzi prawych, do kolejnego zwycięstwa ludzi, na którym zależy na Polsce, do kolejnego zwycięstwa ludzi uczciwych, ludzi, którzy poświęcają swój czas, poświęcają swoje życie dla rozwoju małych ojczyzn, dla rozwoju tych właśnie ojczyzn, w których dziś jesteśmy, w tej w Polsce powiatowej, która była przez wiele lat zwijana. Dlatego wielkie brawa dla tych ludzi, którzy tak pięknie pracują dla naszej Polski powiatowej. Panie prezesie, ale my to wszystko, co robimy, o czym mówimy, to nie robimy dla siebie. To robimy dla naszej małej ojczyzny. To robimy dla Polski powiatowej. To robimy dla kolejnych pokoleń. To robimy dla województwa łódzkiego. To robimy dla naszej Polski. Bo chcemy, żeby nasza Polska była zawsze silna, dumna, niepodległa. Żebyśmy zawsze byli dumni z naszej ojczyzny. To jest właśnie nasze poświęcenie wszystkich samorządowców właśnie po to, żeby następne pokolenia wspominali nas, że to myśmy budowali tą naszą małą ojczyznę. Dlatego, panie prezesie, bardzo się cieszę, że pan jest w tym naszym pięknym Opocznie, który się cechuje tym strojem opoczyńskim tu za nami, który się cechuje właśnie i tą płytką ceramiczną, który się cechuje tak wspaniałymi ludźmi, patriotami, który się cechuje silnymi ludźmi, którzy chcą walczyć o wolną Polskę. I zapraszam pana, żeby pan do nas powiedział parę dobrych słów, ciepłych słów i jeszcze bardziej nas zmotywował do pracy dla naszych regionów, dla naszych powiatów i dla Polski. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, nie pozostaje nic innego. Zapraszamy na środek. Człowiek, który nas motywuje i inspiruje do działania, wyznacza kierunki działania Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko, co odpisał tutaj pan minister Telus, to właśnie z inspiracji pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. A dzisiaj porozmawiamy o przyszłości, o perspektywie. Panie prezesie, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy koleżanki i koledzy, parlamentarzyści, ale przede wszystkim wszyscy tutaj zgromadzeni. Ja chciałem przede wszystkim podziękować za możliwość tego spotkania, za zaproszenie. Bo ja w ciągu tych 30 kilku lat działalności, już tej legalnej działalności politycznej, byłem prawie wszędzie. Właściwie we wszystkich znanych miastach, i tych dużych, i tych mniejszych. I jedna rzecz mnie omijała. Wizyta w Opocznie.
Także szczególnie dziękuję. To ja dziękuję. To ja dziękuję, proszę Państwa, bo to ziemia znana z powiedzeń, znana z tej tradycji, o której pan przewodniczący, pan minister mówił. Po prostu znana także z pewnych produkcji, też o których tutaj pan wspominał, szczególnie tych ceramicznych. No krótko mówiąc, ważne polskie miasto, a mnie nie było, a dzisiaj jestem i bardzo się cieszę. Dziękuję, dziękuję proszę Państwa. Dziękuję proszę Państwa. To są rzeczy. Dziękuję. Dziękuję proszę Państwa, ale naprawdę chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć, bo choć tutaj padały słowa pełne optymizmu, ja też jestem pełen optymizmu. Jestem przekonany, że to, co teraz, to jest tylko taki przykry incydent w naszych dziejach, w biegu naszych dziejów. Ale żeby ten incydent był rzeczywiście krótki, to musimy się jednoczyć, musimy pracować, musimy sobie pewne rzeczy uświadomić. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że zadaniem władzy, zadaniem rządu przede wszystkim jest budowanie, jest tworzenie takiej sztafety, gdzie pewne rzeczy się zmieniają, bo to, że partie przy władzy się zmieniają w demokracji, to jest coś zupełnie normalnego, ale w którym jest pewna linia. Właśnie tą linię można określić jako sztafetę. Sztafetę w tej pracy dla Polski. Po to właśnie, żeby była silna, żeby była bogata i co dzisiaj jest szczególnie ważne, żeby była bezpieczna. A dzisiaj trudno mówić o tej sztafecie. Niestety można spokojnie powiedzieć, że ten bieg został przerwany, że zamiast budowy mamy likwidację, że zamiast prawdy, a tylko w oparciu o prawdę można budować coś dobrego, mamy kłamstwo, mamy oszustwo. I to jest ogromnie smutne, ale jednocześnie bardzo łatwe do udowodnienia i co za tym idzie, do tego, by każdy z nas sobie to uświadamiał. Poweźmy choćby sprawę obietnic. Padały bardzo często. Padały z naszej strony i gdybyśmy doszli do władzy, to mogę tutaj na każdą świętość przysiąc, że byłyby realizowane. Tak jak były realizowane te, które padały w poprzednich zwycięskich dla nas wyborach. Natomiast jeśli chodzi o naszych przeciwników, to no, gdzie jest te 60 tysięcy albo nawet 72 tysiące wolnych od podatku? Bo mówili 6 tysięcy miesięcznie, no 12 razy 6 czy 6 razy 12 to 72. Otóż nie ma. Gdzie jest te 1500 więcej dla nauczycieli? Przecież tak naprawdę uczciwie by mogli powiedzieć tylko, że dodadzą kilkaset złotych do tego, co myśmy już zaproponowali. I tak się stało. Żadnego 1500 nie ma. Gdzie są te akademiki za złotówkę, czyli w istocie za darmo? Gdzie jest zerowy VAT? Gdzie jest benzyna po 5,19? Teraz tu jechałem i zapytałem się, po ile była tankowana benzyna. Przeszło 6,80. To jest jednak więcej niż 5,19. To przeszło 30% więcej. Ja wiem, że na różnych stacjach jest troszkę różnie, ale wszędzie dużo, dużo więcej niż to, co było zapowiadane.
I można, szanowni państwo, to jeszcze przedłużać. Gdzie jest ten kredyt za 0%? Mało tego, że go nie ma, to jeszcze ograniczają, a w istocie likwidują ten za 2%, który myśmy zaproponowali. Krótko mówiąc, to zwycięstwo, ta legitymacja władzy w niemałej mierze jest oparta o oszustwo. Ale to było oszustwo, to o którym mówiłem w zapowiedziach. Ale było też oszustwo odnoszące się do faktów. Czy nie jedną gigantyczną kampanią kłamstw nie było opowiadanie, że w Polsce jest dyktatura w ciągu tych 8 lat? No jaka dyktatura? Opozycja robi co chce, nie ma żadnej cenzury. Władza, jeżeli chodzi o media, można powiedzieć, jest uderzana ze wszystkich stron, bo media nam sprzyjające to jest wyraźna mniejszość i to nawet wtedy, kiedy było radio publiczne i telewizja publiczna. Bardzo duża część władzy, bo w Polsce samorządy mają bardzo dużą część władzy, jest w rękach opozycji. Opozycja, słowa Neumanna tutaj są całkowicie prawdziwe, dysponuje sądami. Sądy są nasze, tak powiedział. To nie żadne służby go nagrały, tylko jego własni koledzy. A mimo wszystko była mowa o dyktaturze i bardzo wielu ludzi, no przykro mówić, ale w to uwierzyło. Ja nie tak dawno wchodziłem do telewizji, jeszcze wtedy, kiedy były te nasze dyżury w gmachu Taju na Placu Powstańców w Warszawie i zaczepił mnie jakiś młody człowiek i mówi mi, widzi pan, jak się kończy dyktatura? Ja go pytam, panie, jak pan tą dyktaturę widział tutaj? No ale on uciekł. Nie chciał odpowiadać, bo takiej dyktatury nigdzie na świecie nie było i nie będzie. Gdyby była dyktatura, to ci, którzy dzisiaj rządzą i wyprawiają te wszystkie rzeczy, o których często mówimy, chociaż dzisiaj to nie będzie główny temat mojego wystąpienia, łamią konstytucję, łamią prawo, byliby po prostu na drugim świecie albo w więzieniach. Mógłby ich spotkać w prawdziwej dyktaturze los Nawalnego, tego, który zmarł w więzieniu po licznych prześladowaniach i który niewątpliwie został zamordowany. Został zamordowany i ja bym bardzo państwa prosił, żeby państwo ten kolejny akt zbrodniczy ze strony Putina widzieli w szerszym kontekście tych poprzednich aktów zbrodniczych, jeżeli chodzi o jego przeciwników, na przykład Niemcowa, ale także czy Polikowskiej, pani Polikowskiej, dziennikarki, która opisywała zbrodnie w Czeczenii, żeby widzieli to także w kontekście wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku. Żeby państwo wiedzieli, że ten człowiek się mści i jest gotów na wszystko, na każdą zbrodnię. Kolejną weryfikacją tego jest trwająca już prawie 2 lata, za chwilę będzie dwulecie tej wojny, wojna na Ukrainie. A więc mamy dzisiaj władzę, która kłamie i opiera cały swój sukces na kłamstwie. A dzisiaj chce uniemożliwić Polakom mówienia prawdy. Chce uniemożliwić dotarcie prawdy do świadomości Polaków. Chce, by przekaz został ujednolicony, tak jak to było w dużej mierze w latach 2007-2015, ale dzisiaj chcą tylko jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej zablokować wszelkiego rodzaju przepływ prawdziwych informacji do świadomości milionów Polaków. I to jest taki pod tym względem fatalny czas, bo te wszystkie przedsięwzięcia to nie tylko łamanie praworządności, chociaż to jest niesłychanie ważne, podstawowe, ale to jest także niszczenie państwa, niszczenie państwa demokratycznego i państwa w ogóle, bo dzisiaj mamy tego rodzaju anarchię
na przykład w sądownictwie, nie tylko w sądownictwie, że można mówić o niszczeniu polskiego państwa. I elementem tego niszczenia, niszczenia naszej przyszłości, która tak pięknie się w ciągu ostatnich lat zapowiadała, dziś dostałem kolejne potwierdzenie. Polska wśród krajów OECD, bo to na pewno nie tylko o Unię Europejską chodzi, jest na drugim miejscu. Tylko Chorwacja jest troszkę przed nami, ale jeszcze to się z różnych względów, nie będę tego tłumaczył, wyrówna, jeżeli chodzi o wzrost w ciągu ostatnich 4 lat. Wzrost w czasie tych najcięższych kryzysów. Powtarzam, gdzie indziej... Na ogół jest stagnacja, czasem nawet cofanie się do tyłu. A u nas powolny, bo 2,5% rocznie, to tak można w zbliżeniu powiedzieć troszeczkę mniej, no bo to jest procent składany, każdy z Państwa wie, co to znaczy, ale w tym wypadku przy takich małych wartościach to ten procent składany nie ma wielkiego znaczenia. To jest mniej więcej 2,5% rocznie. To nie jest to, co byśmy chcieli. My byśmy chcieli wyraźnie więcej. No ale to był czas bardzo ciężkich kryzysów i mamy porównanie z innymi krajami. A co oni robią, Szanowni Państwo? Oni likwidują kolejne nasze programy. Program obwodnic, to było tutaj już wspomniane, ale także, chociaż nie, to tutaj tylko koleżanka mi wspominała, więc to tylko było dla mnie wspominane. Pani poseł, otóż ten program to było ułatwienie życia dla bardzo wielu miast, 100 polskich miast do 2030 roku. Jest w tej chwili zwijany. Program przeciwko wykluczeniu komunikacyjnego, Kolej Plus, także w tej chwili zwijany. Naprawdę bardzo, bardzo ważna sprawa, ale sprawa energii atomowej, całkowicie fundamentalna dla naszej przyszłości. Także jest w tej chwili atakowana i można powiedzieć, że to są zapowiedzi zwijania. Program budowy CPK, to przecież bardzo niedaleko stąd. No niesłychanie ważny dla naszej przyszłości, dla naszego rozwoju ekonomicznego. Tak, tak, CPK, tak, dziękuję. Proszę Państwa, ale wszystkie programy na zachodzie i północnym zachodzie Polski, te związane z regulowaniem Odry, przywróceniem jej żeglowności, programy rozwoju portu w Świnoujściu, a także w Gdańsku, to wszystko jest w tej chwili kwestionowane. Ale w tej chwili dochodzi do tego, że kwestionowane nawet są inwestycje zagraniczne, te w najnowocześniejszy, super nowoczesny przemysł, dające przy tym tysiące nowych miejsc i to dobrze płatnych miejsc pracy. Też jest to kwestionowane. No, kwestionowane jest, proszę Państwa, nasze bezpieczeństwo, bo ta koncepcja, która była realizowana przez Prawo i Sprawiedliwość, to była koncepcja takiego wzmocnienia naszych sił zbrojnych, żeby one działały odstraszająco, żeby agresja wobec Polski była nieracjonalna, żeby nasi przeciwnicy, no wiadomo, że to mogą być tylko Rosjanie, wiedzieli, że to się po prostu nie uda. Jeżeli na przykład kupowaliśmy aż 500 HIMARS-ów i jeszcze do tego 200 podobnych wyrzutni koreańskich, to przecież nie dla zabawy. I nie dlatego, że ja, który wtedy to wszystko nadzorowałem i kierowałem tym programem, otóż, że ja chciałem się bawić w żołnierzy, tak jak to młodzi chłopcy się bawią.
Nie, proszę Państwa, to było zwrócenie się do Sztabu Generalnego z takim pytaniem. Czego potrzebujemy, jeżeli chcemy być w stanie sami zatrzymać atak rosyjski? I myśmy dostali odpowiedź w dwóch wersjach. Jedna, można powiedzieć w skrócie, więcej żołnierzy, druga więcej broni. My wybraliśmy tą więcej broni, bo w polskich warunkach obecnych więcej żołnierzy jest trudniej zdobyć niż więcej broni. I tak musimy tą armię bardzo powiększyć, ją powiększaliśmy przez cały czas. Ale to jest koncepcja, która ma zabezpieczyć pokój w Polsce. Pokój dla państwa rodzin, dla rodzin wszystkich Polaków, także naszych najzacieklejszych przeciwników. I ona po cichutku też jest ograniczona. Był tutaj ostatnio z wizytą u naszego byłego już dzisiaj niestety znakomitego ministra obrony Mariusza Błaszczaka, ambasador Korei Południowej. Z niepokojem, co z tymi zakupami tam. Był przedstawiciel, czyli właśnie byli, powinienem użyć liczby mnogiej, dwóch wielkich firm amerykańskich, które produkują właśnie HIMARSy i inne rodzaje broni, które zamówiliśmy, też zaniepokojeni tym, że te programy mają być ograniczane. A powtarzam, te ilości są rzeczywiście imponujące. Nikt nie ma 500 HIMARSów do tej pory, w ogóle wyprodukowano tylko 400 kilkadziesiąt, chociaż to broń wymyślona w latach 80. Ale myśmy tego nie robili, jeszcze raz powtarzam, dla zabawy. Tylko dlatego, że tak oceniali ci, którzy się na tym znają. To jest ich zawód. Czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia z takim wielkim i wielostronnym programem likwidacyjnym. No i jest to, o czym chyba już tutaj jednak tym razem się nie pomylę, pan minister wspominał, to znaczy Polska Lokalna. Program, który był naprawdę ogromnie istotny i mógłby być ogromnie istotny nadal. Bo my nie przyjmujemy i nie przyjmiemy. Prawo i Sprawiedliwość nie przyjmie nigdy tego, że Polacy mają się dzielić na różne kategorie. W zależności od miejsca urodzenia, to co tworzyliśmy, drogi, szkoły, szpitale, ale także różnego rodzaju ośrodki kultury najróżniejszego typu, także sieć internetową, tego szybkiego internetu, ośrodki, które miały służyć temu, by można było przez internet załatwić wiele spraw, których dzisiaj przez internet załatwić nie można. Żeby to było w każdej gminie. I mnóstwo innych przedsięwzięć. To miało tą Polskę lokalną całkowicie zmienić. Oczywiście, no nie w ciągu 3 lat, bo cudów nie ma. Ale to nie był okres, ten przewidywany okres finału całej operacji, jakiś bardzo długi na pokolenia. To miało być w ciągu pewnie 15-20 lat. Mieliśmy doprowadzić do tego, że te różnice, te przepaści, które jeszcze ciągle trwają, mają być, czy miałyby być zlikwidowane. I ta idea miała być zrealizowana. Niesłychanie ważna dla Polski idea, bo równość Polaków, demokracja, naród jako wspólnota, to nie może być fikcja. To, proszę Państwa, muszą być fakty. To muszą być fakty. Nie. Tak, proszę Państwa, bądźmy razem, ale z tego bądźmy razem musi coś praktycznego wynikać. Przynajmniej równe szanse Polaków. Bo bez tego, to bądźmy razem, to jest po prostu slogan. My chcemy z tego sloganu zrobić rzeczywistość. Oni tego nie chcą.
Zdecydowanie nie chcą. Ale dodać tutaj trzeba jeszcze jeden ważny i tak widoczny dzisiaj problem. To jest problem polskich rolników. Szanowni Państwo, to jest dzisiaj tak, że ja mogę bez żadnego wstydu, każdy może to sprawdzić choćby w internecie, powiedzieć, że prawie rok temu, w kwietniu zeszłego roku, podczas wystąpienia we wsi Łyse, znane miejsce, chociaż wieś, skądinąd wieś, w której jak zaczynaliśmy rządzić przed tymi naszymi programami, było 17 kilometrów rur kanalizacyjnych, a w tym momencie, kiedy tam byłem, było już 200. I to jest miara tego postępu, tej zmiany. Otóż ja tam mówiłem i taki był plan, to była decyzja naszej partii o sprawie ukraińskiej, ale w tym aspekcie, który przedtem nie był poruszany, to znaczy zagrożeń dla polskiego rolnictwa. Mówiłem, że my musimy podjąć decyzję, niezależnie od decyzji Unii Europejskiej, o ochronie polskiego rolnictwa. I mówiłem też, że to muszą być decyzje trwałe. Powiedziałem tam wyraźnie, nawet jeśli skończy się wojna, czego sobie życzymy i chcemy, żeby Ukraina zwyciężyła. I będziemy chcieli zawrzeć z naszymi przyjaciółmi za wschodniej granicy, południowo-wschodniej granicy, trwały układ polsko-ukraiński. To on musi gwarantować ochronę polskiego rolnictwa, bo one nie ma żadnych szans z rolnictwem ukraińskim. I nie możemy wielkiej części naszej gospodarki, naszej tradycji, naszej polskości zniszczyć w imię porozumienia z innym państwem. I chcę tutaj, z tego miejsca zaapelować do tego obecnego rządu. Z trudnością te słowa wypowiadam, ale chcę jednak zaapelować. Wprowadźcie te ograniczenia, o których myśmy mówili i wbrew oporowi Unii Europejskiej żeśmy je wprowadzili. Ochrońmy polskich rolników przed tym niebezpieczeństwem. Twardo. Ale musimy bronić polskich rolników także przed tym drugim, które przychodzi z zachodu. Przed tym wszystkim, co jest wyrazem pewnego szaleństwa, ale także pewnych interesów, które funkcjonują na zachodzie. To jest, proszę Państwa, to, co dzisiaj się zupełnie niesłusznie nazywa Zielonym Ładem, bo to jest może i zielony, ale nie ład. My jesteśmy za ochroną środowiska. My chcemy, by polska przyroda, która jest piękna, potrzebna, jest, można powiedzieć, w lepszym stanie niż na zachodzie Europy, żeby ona została ocalona. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ale my nie możemy z tego powodu popadać w szaleństwo. Twierdzić, że zwierzęta są zagrożeniem dla przyrody. Nie możemy twierdzić, chociaż tego nikt wprost nie mówi, ale tak naprawdę wynika to z tych propozycji, które padają. Że my wszyscy, proszę Państwa, po prostu ludzie jesteśmy zagrożeniem dla przyrody, bo z tego by wynikało jedno, no powinniśmy po prostu zbiorowo popełnić samobójstwo. No tak, bo ludzie przecież muszą jeść.
też coś tam z siebie wydzielają. No i to wszystko w ramach tego sposobu myślenia jest dla przyrody szkodliwe i niszczy, zmienia klimat. Szanowni Państwo, ja nie będę się tutaj wdawał w rozważania dotyczące przyczyn zmian klimatu. Wiem tylko jedno, że nie tylko w wielkich interwałach czasowych, takich na setki tysięcy i miliony lat, ale także w ciągu na przykład ostatniego tysiąclecia, czy już 1050-lecia przeszło historii Polski, klimat się zmieniał. Były epoki bardzo ciepłe, na przykład w XV wieku, szczyt około 450 roku, i były epoki bardzo zimne, na przykład 1600, 1720, 1740, ale to się ciągnęło jeszcze do XIX wieku. Mówi się nawet o małej epoce lodowcowej. Na kilkanaście tysięcy lat temu i kilkadziesiąt lat tysięcy temu były kolejne epoki lodowcowe, gdzie ta ziemia, na której tutaj w tej chwili jesteśmy, była pod bardzo grubą warstwą lodu. I co prawda naukowcy chyba nie potrafią tak do końca tego wyjaśnić, ale tak po prostu jest. I nie ma powodu sądzić, że i tym razem nie następują właśnie tego rodzaju zmiany. Nie wiem, czy to prawda, to co w tej chwili powiem. Być może ten naukowiec wybitny, ale już na emeryturze, więc mu nic nie mogą zrobić, sam to mówił, że dlatego się ośmiela to powiedzieć, że już właśnie nic mu nie można zrobić. Otóż on powiedział, że to wszystko, co ludzie robią dla zanieczyszczenia atmosfery, to jest mniej więcej tak, jakby w wielkiej hali sportowej zapalić zapałkę, jedną zapałkę. Bo to, co wydziela z siebie przyroda, także wulkany, ale nie tylko, po prostu normalnie funkcjonująca przyroda, oceany, to jest, proszę Państwa, o tyle razy większe od tego, co wynika z działalności ludzi, że to w ogóle nie ma porównania i trudno tutaj mówić, żeby to mogło mieć jakiś bardzo poważny wpływ na zmiany klimatyczne. Ale być może jednak rację mają ci, którzy mówią, że te zmiany mają jakieś znaczenie i że może pewne ograniczenia są potrzebne, ale one muszą być wprowadzane spokojnie i nie tak, żeby zniszczyć wszystko, żeby ludziom nie dawać jeść, żeby ludzi zmuszać do tego, by nie mieszkali we własnych domach, bo podatki od tego będą tak wielkie i te wymogi przy budowie będą tak wielkie, że to będzie niemożliwe. I tak dalej, i tak dalej. Bo przecież cały ten plan to jest po prostu plan kompletnego zmienienia wszystkiego, co jest dzisiaj naszym życiem. A już w szczególności jest zmianą tego wszystkiego, co jest naszym planem na przyszłość. I to może być przyszłość bardzo niedaleka, żebyśmy w końcu mogli żyć tak jak na zachodzie Europy, w takich warunkach. Polska jest na tej drodze i za naszych czasów była na tej drodze, postępując ku celowi szybko. Dzisiaj próbuje się Polskę z tej drogi zawrócić. Nie możemy się na to zgodzić, proszę Państwa. Tak, proszę Państwa, na to nie może być zgody, ale jeśli chcemy przekonać tych, no jak się okazało, nieprzekonanych, bo przecież wybory wypadły tak, jak wypadły, jak one wyglądały, jakie tutaj chwyty zastosowano, to jest inna sprawa. No ale fakty są faktami, nawet jeżeli można by jakoś tam skorygować trochę ten wynik, no to oni, mówię o całej tej koalicji 13 grudnia, uzyskali więcej głosów niż my. I to jest dość wyraźna różnica. Musimy się starać przekonywać wszystkich, także tych, którzy byli
tym razem, albo być może nawet byli od początku przeciw nam. A po to, żeby przekonywać, to musimy oczywiście mówić i bronić polskiej praworządności, bronić konstytucji, chociaż ona ma takie mankamenty i tak bardzo już dzisiaj jest łamana, że trzeba sobie jasno powiedzieć, potrzebna jest nowa konstytucja. Bo przecież gdyby na przykład w Polsce dzisiaj prezydent miał rzeczywiste instrumenty, żeby wypełnić swój obowiązek z artykułu 126 Konstytucji ust. 1, między innymi obowiązek obrony Konstytucji, to tego wszystkiego by nie było. Nie byłoby zajmowania telewizji przy pomocy siły. Nie byłoby tego wszystkiego, co wyprawia się w tej chwili w prokuraturze. Nie byłoby tych wszystkich przedsięwzięć, a ich jest mnóstwo. Nie o wszystkich się wie, nie o wszystkich się pisze, które konstytucje, ustawy łamią. Prezydent byłby w stanie temu zapobiec. Jaką metodą? No to oczywiście można różne metody wpisać do ustawy zasadniczej, ale to nie powinno być tak, żeby rząd, który uzyskał większość, mógł w ten sposób postępować. A dziś zapowiada jeszcze napad na Trybunał Konstytucyjny i być może za chwilę będziemy mieli kolejny element, no już szczególnie bulwersujący, jeżeli chodzi o naruszania porządku konstytucyjnego i po prostu zwykłego porządku w państwie. I to wszystko jest ważne. Ale ważne jest także to, co my zaproponujemy naszym rodakom na przyszłość, na ten czas, kiedy wrócimy do władzy. Musimy pracować nad programem, musimy go przedstawiać. Ja chcę państwa zapewnić, że my, podtrzymując to, co robiliśmy i co będziemy kontynuować, choćby to CPK czy energię atomową, bo bez energii atomowej po prostu żadnej czystej energii tak naprawdę być nie musi. No, nie może, przepraszam, ta z wiatraków czy ze słońca, no to jest energia, która musi być zawsze zabezpieczona równoważną siłą energii o charakterze trwałym, no, bo wiatru w Polsce jest nie za wiele. Słońca też, no, nie jesteśmy na Saharze i Bogu dzięki, że nie jesteśmy. Ale z tego punktu widzenia, no, to jest tego słońca za mało. Nawet offshory, czyli te wiatraki na morzu, na Bałtyku, no, nie mają takiej ogromnej wydajności. Zresztą nigdzie nie mają. Anglicy się zdecydowali na budowę kilku przynajmniej, jeśli nie 10 elektrowni atomowych, dlatego że mieli te wielkie offshory. Była flauta, jak to się mówi, czyli po prostu nie było wiatru na Morzu Północnym, gdzie tych wiatrów jest dużo więcej niż na Bałtyku. I oni się zorientowali, że muszą to po prostu jakoś zabezpieczyć. Czyli krótko mówiąc, my musimy obok tego, co już jest, co robiliśmy, co chcemy kontynuować, przedstawiać także inne pomysły, inne drogi, którymi mamy iść znów ku temu celowi, którym jest Polska silna, Polska niepodległa, to chcę bardzo mocno podkreślić, bo i ta niepodległość jest dzisiaj zagrożona tymi zmianami, które są proponowane w Unii Europejskiej. Polska bezpieczna, także wewnętrznie. Pamiętajcie i nie dajcie się państwo oszukać. To, co robią partie dzisiaj rządzące, to jest wsparcie przedostatniego etapu tej decyzji, która oznacza, że już za 2 lata albo będziemy płacić, albo w Polsce pojawi się bardzo wielu cudzoziemców i życie w Polsce się zmieni. I to nie zmieni się na lepsze, szanowni państwo, tylko zmieni się na gorsze. Jak to jest, to państwo widzicie. Bez zgody Polaków. I nie wierzcie w te wszystkie nieprzychodzenia na posiedzenie komisji. Ta pani nie przyszła, ale oddała pewnemu hiszpańskiemu europosłowi swój głos. I ten głos był oczywiście za.
No to jest takie udawanie, że my tak naprawdę to jesteśmy przeciw, tylko no może nam nie wypada. Proszę Państwa, co to znaczy nie wypada w polityce w tak ważnych sprawach? Co to w ogóle znaczy? Co to polityka, to jest jakiś bal? No w polityce, szczególnie tej dawnej, no, bale bywały. Dzisiaj już może dużo, dużo rzadziej, ale też może bywają. Ale polityka to jest twarde zabieganie o interesy własnego narodu, własnego społeczeństwa. A tu ten interes jest naprawdę naruszany w sposób radykalny. I dlatego, i tu musimy powiedzieć nie. Ale to, proszę Państwa, był taki wtrend, bo ja mówiłem o tym, gdzie musimy powiedzieć tak. I chociaż nie mogę Państwu przedstawić już tych nowych programów, nowych pomysłów, znacie Państwo te dawniej realizowane, a dzisiaj bardzo często przerywane. I my do nich wrócimy. Ale chcę powiedzieć jedno. Bądźmy razem i budujmy razem. Bądźmy razem i budujmy razem, proszę Państwa. To jest nasze hasło. To jest nasze hasło dzisiaj, kiedy jesteśmy w opozycji i to jest nasze hasło na nasz powrót do władzy. I to chciałem Państwu powiedzieć, że tylko wysiłek, wspólna praca, dyscyplina i co bardzo, bardzo ważne, jeśli chodzi o obóz Zjednoczonej Prawicy, jedność, jedność i jeszcze raz jedność. To może być gwarancja naszego zwycięstwa, tego, że będziemy razem, zwyciężymy i będziemy razem budowali taką Polskę, jakiej chcemy. Niepodległą, wolną Polskę wolnych Polaków, ale Polskę jednocześnie silną, zamożną, liczącą się w świecie. Nie na zasadzie poklepywania po plecach, tylko na zasadzie przeświadczenia innych, że jest Polska rzeczywistą siłą, z którą się trzeba liczyć. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, bądźmy razem, budujmy razem. Pan premier Jarosław Kaczyński w Opocznie. Dziękuję, proszę Państwa, dziękuję bardzo. Panie premierze, jeszcze na momencik prosimy o pozostawienie, pozostanie na środku. Państwa proszę o to, abyście spoczęli, dlatego że domeną naszych spotkań, zasadą naszych spotkań jest to, że to Państwo jesteście ich gospodarzami. Na początku jest oczywiście inauguracyjne wystąpienie naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, ale w drugiej części to Państwo przejmujecie mikrofon i macie szansę zadać pytanie naszemu liderowi. Bardzo proszę o pytania w sprawach dla Państwa ważnych, istotnych, tych, które Państwa interesują, a być może Państwo chcielibyście się czegoś dowiedzieć. Bardzo proszę, ręce do góry. Pan tak? A bardzo proszę. Tak. Proszę się przedstawić. Proszę. Michał Białek, powiat opoczyński. Panie prezesie, chciałbym zapytać z tego miejsca tutaj. Wiemy, jakie wyniki były na jesieni w wyborach. I tak jak pan powiedział, musimy to zmienić. Koniecznie musimy zmienić. Dlatego moje pytanie, jakie są plany na młodzież, aby przyciągnąć młodzież do Prawa i Sprawiedliwości, aby ich przekonać, że to, co robimy, to jest dobre dla Polski. Dziękuję. Proszę Państwa, oczywiście słowo młodzież można bardzo różnie traktować. Niektórzy tą młodzież bardzo wydłużają wiekiem. Ja nie jestem tego zwolennikiem, no ale ludzie dorośli, tacy mający po 20 parę lat, też jeszcze są młodzieżą. Są dorosłymi, młodymi, można powiedzieć. No im żeśmy już coś zaproponowali, to znaczy
nie płacą PIT-u do 26 roku życia. Będzie się można zastanowić nad tym, czy to nie jest trochę za krótko. No bo jeżeli ktoś kończy studia, no to ten czas pracy jest bez PIT-u jest rzeczywiście krótki. Chociaż ja przypomnę, że dzisiaj także studenci dzienni w ogromnej części pracują. Na pół etatu, na cały etat czasem nawet, ale pracują i wtedy już z tego korzystają. Ale oczywiście ja rozumiem, że główny problem dla ludzi młodych to jest problem mieszkaniowy. I tutaj nie udało się przełamać tego systemu stworzonego na początku lat 90., który czyni mieszkania bardzo drogimi i czyni wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do pomocy w zakupie mieszkań elementem mechanizmu, który jeszcze zwiększa cenę, bo podaż jest stosunkowo niewielka, no ciągle żeśmy nie minęli Gierka w jego rekordowym roku, ciągle żeśmy nie uzyskali tych 300 tysięcy mieszkań, on miał tam dokładnie prawie 300, 297 czy 299, to był chyba 78 czy 79 rok, ciągle żeśmy do tego nie doszli i tu jest ta sprawa najważniejsza. Nie wspieranie popytu, bo tych mechanizmów już trochę jest, tylko wspieranie podaży, bo to będzie obniżało ceny. Ale żeby to zrobić, to trzeba mieć silną władzę, która jest w stanie wygrać z deweloperami, z tymi wielkimi deweloperami, którzy no, mają potężne wpływy i są w stanie różne przedsięwzięcia blokować. To już było widoczne na początku lat 90. Najpierw ustawa, która no, grubo przedwcześnie, na przykład w Niemczech zrobiono to po kilkudziesięciu latach od czasu, kiedy trzeba było po tych bombardowaniach Niemcy odbudowywać. Gospodarka mieszkaniowa nie podlegała do końca prawom rynkowym. I dzięki temu szybko się odbudowali i mają dobrą sytuację mieszkaniową już od bardzo wielu, już od dziesięcioleci wielu. U nas nieopatrznie, ale może to był element tego ówczesnego układu politycznego czy polityczno-gospodarczego, wprowadzono te metody i początkowo marża na mieszkaniach była po prostu monstrualna, monstrualnie wysoka, czyli mieszkania były monstrualnie drogie. Opłacało się budować niewiele i tak się na tym fantastycznie zarabiało. A nie opłacało się tego zwiększać, bo wtedy ceny spadną. I ten mechanizm trzeba złamać. Myśmy go nie zdołali złamać. Chociaż byli tacy, którzy mieli różne plany i myśmy też mieli różne plany. Działki państwowe przeznaczone za symboliczną złotówkę na budownictwo mieszkaniowe. Natrafiliśmy tu z kolei na ogromny opór ze strony instytucji, spółek, które mają te działki. Póki myśleli, że oni, ja mówię o kierownictwach oczywiście, nie o załogach, że oni na tym zarobią, to tak. A jak zobaczyli, że to nie jest dla nich, to już nie. I tego rodzaju przeszkód było bardzo wiele. Są przeszkody biurokratyczne. No, często zbudowanie domu, takiego prywatnego domu, ale nie jakiegoś pałacu, tylko czy nawet wielkiej willi, tylko takiego zwykłego domu, no to jest droga przez mękę. No dzisiaj choćby jeden z moich bliskich bardzo kolegów, który no, buduje taki dom, no, będąc w takim wieku jak ja, a nawet troszeczkę starszy, czyli już mu ta 75 stuknęła, czyli powiedzmy sobie raczej dla swoich dzieci niż dla siebie samego. Znaczy, no zresztą córka ma tam też mieszkać, to jest też i dom dla córki. No, kilka lat się biedził z tym, żeby w ogóle mieć pozwolenie na tą budowę. Ja znam takie przykłady, że to już trwa 8 lat. Więc to też trzeba złamać i to jest złamać bardzo trudno, bo to jest w ręku samorządów, które są różne i może gdzieś poza Warszawą jest lepiej, no ale ten warszawski jest po prostu złośliwy pod tym względem. I to... I sądy też niestety tutaj są raczej po stronie właśnie
tego rodzaju praktyka nie po stronie społeczeństwa, a powinny być po stronie społeczeństwa. Ja Państwu przyrzekam jedną rzecz, że jak my wrócimy do władzy, to te wszystkie próby kompromisu z tymi środowiskami, żeby tego nie przeprowadzać zbyt ostro, wszelkie próby kompromisu z naszymi zewnętrznymi partnerami, którzy się wtrącali w nasze sprawy, zostaną zaniechane. Po prostu my mamy prawo do tego, żeby żyć tak jak na Zachodzie i w związku z tym... I w związku z tym, proszę Państwa, uregulujemy tak te sprawy, żeby to wszystko, co jest ważne dla społeczeństwa i dla nas, szło szybko, energicznie, a jeżeli chodzi o środki, to myśmy pokazali. Najpierw w Warszawie, ja mówię o tej większej skali, gdzie rządził mój świętej pamięci brat, że jak my rządzimy, to pieniądze są, a jak oni, to nie ma. A później pokazaliśmy to już rządząc w całej Polsce. Przecież nie ma i nie będzie. Już nie będę przed rzeźnią. Więc powiem prawidłową polszczyzną. Nie ma i nie będzie i to było to ciągłe zawołanie, ciągłe wzywanie przez Tuska do kolejnych oszczędności, przekonywanie ludzi w telewizji, to dobrze jakby wciąganie społeczeństwa w cięcia przeciwko samemu społeczeństwu. Otóż myśmy nigdy do tego nie wzywali. Myśmy mieli ciężkie kryzysy, kosztujące naprawdę ogromne pieniądze. Myśmy musieli ogromnie zwiększyć wydatki na zbrojenia. No i mimo wszystko wystarczyło. Także jeśli Polską rządzą ludzie, którzy są polskimi patriotami i mają kompetencje, jedni większe, drudzy mniejsze. Ja nie twierdzę, że jesteśmy pod tym względem idealni. Na pewno nie jedno można poprawić. To po prostu ze względu na energię Polaków, ze względu na przedsiębiorczość Polaków, to idzie szybko do przodu. Jak rządzą oni, no to nie ma i nie będzie. No i jeszcze jedna rzecz dla młodych ludzi, może bardzo ważna. My chcemy, Szanowni Państwo, zapewnić wolność w internecie, bo dzisiaj to są wszystkie te mechanizmy, algorytmy, które tą wolność ograniczają. My chcemy wolności w internecie. W internecie oczywiście poza wolnością dla plugastw różnego rodzaju, ale poza tym chcemy wolności. Dzisiaj jest tak, że bardzo często algorytm od razu obcina wypowiedź, która się nie mieści w ramach poprawności politycznej. A poprawność polityczna to jest jakby jedna gigantyczna cenzura pewnej mniejszości społecznej, bo to tak naprawdę mniejszość wyznaje takie poglądy nad większością. My się na to nie zgadzamy po prostu. Proszę bardzo. Panie prezesie, kolejne pytanie od pani Irenki, która przybyła dzisiaj na spotkanie nasze. Proszę bardzo. Kłaniam się pani. Irena Kwieciń, mieszkanka Drzewicy, powiatu opoczyńskiego. Panie premierze, panie prezesie, moje pytanie brzmi, choć dręczy nas nie tylko mnie, ale na pewno stwierdzę, że wszystkich tu nas siedzących w takiej masie ludzi, wszystkich i wszystkich, większości Polaków, co dalej z Polskim Ładem, przepraszam bardzo. Choć wiemy, jakie mogą być jego losy, od kiedy koalicja 13 grudnia przejęła stery w rządzie, a budżet zaplanowano to w budżecie na ten rok. Boimy się, że może zostać zatrzymany. Jak Polski Ład był ważny dla naszego kraju, to już wiemy, to już słyszeliśmy tu w wypowiedziach i pana premiera, i pana ministra. Ja tylko powiem, na mojej małej miejscowości Drzewica, miasteczku, które jest nieopodal 20 kilometrów stąd, zyskało miasteczko bardzo dużo. Nowe ulice, nowe chodniki, przebudowa oczyszczalni ścieków, budujący się nowy dom socjalny dla 16 rodzin, przywrócenie kolei, gdzie byliśmy zupełnie odłączeni od województwa, i kolei, i autobusów. W tej chwili mamy tą
okazję, żeby do Łodzi dostać się bardzo szybko. Przywrócono posterunek policji, który był też w tamtych czasach zabrany. Co z Polskim Ładem? Prosimy nam powiedzieć, panie prezesie, panie premierze, co możemy się spodziewać na tej koalicji, która jest już od 2 miesięcy. Jednocześnie chciałam bardzo podziękować w imieniu swoim i wszystkich emerytów, nas ludzi urodzonych w latach 50. i 60., że dostrzeżono nas po tylu latach, gdzie emeryci zyskali bardzo dużo, gdzie dostaliśmy porządne wsparcie, gdzie nie mogliśmy się zastanawiać w aptece, czy kupić leki, czy receptę zostawić w domu. Także za to dziękujemy i mam nadzieję, że w przyszłym rządzie, w którym też będziemy uczestniczyć, żeby go przywrócić, będziemy dalej mogli realizować swoje marzenia. My, ludzie starsi, też. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę państwa. No, ja tu już mówiłem, są zapowiedzi likwidacji Polskiego Ładu i nic nie słyszę o czymś, co byłoby w zamian. No, jaki był stosunek do Polski lokalnej tamtego rządu? To było wyrażone kiedyś w słowach wulgarnych przez pewnego ministra, później więźnia, teraz europosła. Ale nie mogę tych słów tutaj, proszę państwa, przytoczyć, ale było też, można powiedzieć, teoretycznie wyrażone w pewnym projekcie, który zakładał, że najpierw powinny się rozwijać duże miasta, czyli kilka w Polsce, a dopiero one będą rozprzestrzeniały ten rozwój dalej, no, jeżeli chodzi o inne części kraju. Otóż to, proszę państwa, jest program, który był realizowany w niektórych krajach i nigdzie się nie powiódł. Ja już nie mówię o takim przykładzie jak Rosja, no bo to jest patologia, ale Hiszpania. Tam, proszę państwa, jest tak, Madryt bardzo bogaty, Barcelona bardzo bogata, Sewilla bardzo bogata, no może jeszcze z jedno miasto, a Walencja, tak, Walencja, masz rację, Walencja. Otóż Walencja bardzo bogata, a cała reszta? Jak było, tak było, tak i jest. No krótko mówiąc, zostało, no tutaj dobrze mi to ktoś podpowiedział. Tak zostało, albo w każdym razie niewiele lepiej. To po prostu nie wychodzi. Ten projekt trzeba całkowicie zarzucić. Oni co prawda jeszcze w tamtej kadencji zobaczyli, że to im szkodzi, więc deklaratywnie go zarzucili. Ale nie myślcie, że oni go naprawdę zarzucili. Oni nie mają zamiaru zarzucać niczego, co im politycznie służy. A to im politycznie służyło. No dzięki temu mają takie duże poparcie w tych większych i największych ośrodkach. I dlatego nie tylko dzięki temu, ale w wielkiej mierze dzięki temu. I dlatego, szanowni państwo, trzeba sobie jasno powiedzieć, że wśród tych linii podziału jest także i ta, która odnosi się do sprawy, o której tutaj wspominałem. Albo ten projekt polaryzacyjno-dyfuzyjny, bo tak się uczenie nazywa, albo projekt zrównoważonego rozwoju. My byliśmy zawsze za zrównoważonym rozwojem i pokazaliśmy, że to można realizować. Panie prezesie, kolejne pytanie a propos rozwoju. Z rozwojem wiążą się inwestycje i chyba w tym temacie ma pytanie pan Jan, z którym już sobie tutaj porozmawialiśmy z Opoczna. Nazywam się Jan Ceglarski, jestem z Opoczna. Młody emeryt, bo w marcu będę miał rok. Pracowałem na kolei prawie 41 lat. Chciałem zapytać, panie prezesie, taką rzecz. Tutaj u nas są trzy linie. Linia CMK, magistrala kolejowa, która szykuje szybkość 250 na godzinę. Ta linia
miałaby prowadzić do CPK. Druga linia, linia 25, Łódź, Dębica. Na temat tej linii powiem krótko tak. Parę lat temu, jeszcze przed Prawem i Sprawiedliwością, rządził pan marszałek Jarubas, przepraszam, że nie pomylił. Jarubas. No może dlatego, że jest taki, tak go pamiętamy. I on wstrzymał pociągi. Za jego kadencji był marszałkiem. Od Opoczna do Skarżyska nie jeździły pociągi, jeździły z Łodzi tylko do Opoczna. Natomiast już zaraz po rządach Prawa i Sprawiedliwości zaczęły pociągi jeździć z Łodzi do Skarżyska i dalej. Następna linia 22 to jest Tomaszów Mazowiecki Radom. Do czego dążę? Właśnie chodzi mi o to, gdzieś około 120 kilometrów miało powstać CPK i ono musi powstać. Bo tego żądają mi młodzi. Rozmawiam z młodymi ludźmi. Mówię, my chcemy. Pan Donald Tusk to se może porządzić, ale w domu. Ale nie z naszym narodem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie pokona, ale to zależy od nas. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem CPK i własną ręką wpisywałem ten projekt, chociaż to wtedy chodziło tylko o wielkie lotnisko, to przyznaję, bez tych szprych kolejowych, do naszego programu. No to było już dobrych kilkanaście lat temu. I to jest dla mnie bardzo ważne i ze względów gospodarczych i takich jeszcze innych względów. Otóż Polska ciągle, mimo że już 30 parę lat nie ma tutaj komunizmu, jest krajem, no co tu dużo mówić, prowincjonalnym. I tak nie bardzo uznawanym w Europie. Ja kiedyś powiedziałem, później mnie z tego powodu wyśmiewano, że jak kiedyś patrzyłem w telewizji na francuski program i tam była prognoza pogody, ale taka europejska, to ona się kończyła na Niemczech. Już Polski tam nie było. Więc ja bym chciał, żeby się jednak kończyła na Bugu. I żeby tak było, to nie wystarczy się tego domagać i mówić, że my jesteśmy Europejczykami od zawsze. Trzeba po prostu przełamać różne elementy tej właśnie prowincjonalności. Jednym z tych elementów jest brak w Polsce wielkiego lotniska, takiego, z którego można dolecić wszystko. Ja na pomysł takiego lotniska wpadłem na lotnisku w Wiedniu. To nie jest żadne wielkie lotnisko, no ale takie dosyć duże. I patrzyłem tam na te tablice, gdzie lecą samoloty. I patrzę, stamtąd można dolecieć właściwie wszędzie. A z Warszawy nie. A niby dlaczego? Niby dlaczego ma tam być? Także w Pradze jest znacznie więcej niż w Warszawie. Ci, którzy nie chcą CPK, to są ci od minimalizmu narodowego. Siedźmy cicho, niczego się nie domagajmy i szparagi zbierajmy. I proszę Państwa, CPK. Dziękuję bardzo za to wsparcie. Szanowni Państwo, ale nie dla mnie, tylko dla CPK. Otóż, proszę Państwa, to musimy spróbować zatrzymać, bo tu każdy rok jest ważny. Musimy spróbować ich jeszcze, póki rządzą, zmusić do tego, żeby jednak CPK było kontynuowane. I to dzisiejsze spotkanie to jest też element, który służy temu celowi. To jest jeden z elementów tej budowli, którą chcemy, że tak powiem, wybudować, tego muru, który zatrzyma ich przed tymi likwidatorskimi zapędami. Musimy być tutaj aktywni tu i w Opocznie, i w województwie, ale także w Warszawie. Chcemy w Polsce, w Warszawie, nowych pochodów, takich wielkich pochodów, takich, które będą jeszcze większe od tego, który się odbył.
będziemy musieli podejmować różnego rodzaju wysiłki z tego względu, że proszę Państwa, coś takiego to jest bardzo duży koszt, a nasza partia dostaje tylko to, co jest od Państwa, no i niewielkie składki. Natomiast od Państwa jest w tej chwili 1/3 tego, mniej nawet niż 1/3 w sile nabywczej, co było na początku, co było w momencie, kiedy wprowadzono to finansowanie partii politycznych. To się po prostu radykalnie zmniejszyło, bo najpierw w czasie tego kryzysu, słabego kryzysu 2007-2009, u nas to się jeszcze przedłużało, ja mówię o tym, co było na świecie i zaczęło się też troszkę później. Otóż wtedy obcięto połowę, a do tego doszła inflacja i dlatego w tej chwili jest mniej niż 1/3. No i są z tego powodu kłopoty i musimy je jakoś przełamać, odwołując się nie do miliarderów czy milionerów, tylko do zwykłych ludzi, zabiegając o takie składki po prostu 10 czy 20 zł. Tylko o to, żeby tych ludzi było dużo, bo zorganizowanie takiego marszu to jest naprawdę koszt wielomilionowy, bo już wiemy, sprawdziliśmy, ile kosztował ten ostatni marsz. No 1/3 naszych zasobów. Czyli jeżeli chcemy tego, co mamy poza bieżącą działalnością, czyli to, co, czym tak naprawdę dysponujemy. Więc musimy po prostu to dostać od ludzi, ale powtarzam, nie oczekujemy na żadne duże sumy, tylko na takie drobne sumy, które jeżeli jest wielu darczyńców, to wtedy po prostu to zrobić i nie będziemy tego zbierać na partię, tylko będziemy zbierać to na Stowarzyszenie Wolnych Polaków. Coś na szerszego. Bo przed nami też takie wydarzenia, jak to, co mam nadzieję odbędzie się 2 marca w Katowicach, gdzie spotkają się przedstawiciele dziesiątek i nawet więcej niż dziesiątek różnych organizacji patriotycznych, żeby stworzyć coś takiego szerokiego. Szeroki front za suwerennością Polski. I takich działań naprawdę będziemy podejmowali wiele. Mamy plan na to, jak zwyciężyć, jak doprowadzić do tego, by Polska wróciła na właściwe tory. I jak zabezpieczyć się przed tym, bo przecież wiemy, że nie będziemy rządzić wiecznie, żeby miały miejsce takie wydarzenia, jak są w tej chwili. Minimaliści narodowi i ci, którzy służą innym państwom, a tacy dzisiaj rządzą Polską, na bok. Proszę Państwa, nie chodzi o to, żeby ich kwalifikować, odwołując się do polskiej historii, gdzie niestety tej zdrady było bardzo dużo. Chodzi o to, żeby się przyczynić do tego, by ten front powstał i żeby mógł działać. Żeby mógł działać na różne sposoby, by Polska po prostu z tego możliwie szybko wyszła. I powtarzam, żeby była później już przed takimi działaniami, jakie w tej chwili Tusk i jego kamraci podejmują, zabezpieczona. Żeby to już było niemożliwe. Żeby jakby ktoś chciał z policją wkraczać bez podstaw prawnych, wbrew prawu, na przykład do telewizji, to został stamtąd szybciutko wyprowadzony. To wymaga spełnienia zresztą różnych warunków, ale tu nie będę się nad tym w tej chwili rozwodził, bo to nie jest spotkanie w sprawie nowej konstytucji czy nowego aktu konstytucyjnego, bo proszę Państwa, my dzisiaj mamy taki stan, w którym konstytucja popadła w to, co prawnicy nazywają odwyknieniem, bo nie jest przestrzegana. Jest tak bardzo nieprzestrzegana, że można powiedzieć, że przestała obowiązywać. Czyli my dzisiaj jesteśmy państwem w zasadzie bez konstytucji. I dlatego, jeśli dojdziemy do władzy, to będzie trzeba to naprawić. Bardzo ciekawa dyskusja. Jeszcze ciekawsze odpowiedzi, Szanowni Państwo, ale
Widzę, że jest bardzo dużo chętnych osób do zadania kolejnych pytań, ale czas nas nieubłaganie goni. Dlatego chyba jedno z ostatnich pytań. Bardzo proszę tutaj pani Ania, która jest samorządowcem, tak? Z Opoczna. Proszę bardzo. Panie prezesie, panie premierze, nazywam się Anna Zięba. Jestem obecnie przewodniczącą Rady Miejskiej w Opocznie. Urodziłam się tu, mieszkam tutaj. Chciałam zapytać o jedną rzecz. Obserwuję na przestrzeni tych dwóch ostatnich kadencji, teraz jako przewodnicząca Rady, przedtem jako wiceburmistrz, znaczny napływ środków, właśnie tych środków rządowych. Chciałam zwrócić uwagę na to, pan minister Robert Telus już wspomniał, że ponad miliard dla powiatu, ale dla samej gminy Opoczno na 2024 rok przewidzianych jest ponad 100 milionów na inwestycje i prawie w całości ten budżet składa się ze środków zewnętrznych, ten budżet inwestycyjny. Środki gminy to właściwie wkład własny. I mogliśmy obserwować ten napływ środków rządowych ponad podziałami, bo u nas w gminie Opoczno władza samorządowa jest w rękach burmistrza, który wywodzi się ze struktur opozycyjnych. I teraz mam pytanie, czy po wyborach samorządowych ta Polska lokalna, Polska powiatowa nadal w pana ocenie może liczyć na napływ tak dużej ilości środków na infrastrukturę, na inwestycje właśnie ponad podziałami? Czy nadal możemy liczyć na tak duże wsparcie tu, w tych naszych małych ojczyznach, w tych naszych małych miasteczkach, w tych naszych powiatach? Dziękuję bardzo. To bardzo ważne pytanie. Proszę państwa, nasi przeciwnicy, ci, którzy dzisiaj rządzą, są wbrew oczywistości, twierdzą, że myśmy używali tych środków w celach politycznych, żeśmy nie zasilali tych, którzy są przeciw nam, a przecież takich w samorządach było bardzo dużo. Dość przypomnieć, co się działo przy wyborach korespondencyjnych, kiedy bardzo znaczna część samorządów nie chciała wydać list, co uniemożliwiło przeprowadzenie tych wyborów. Otóż myśmy, rozdzielając pieniądze, nie brali tego pod uwagę. Zachowywaliśmy się tak, jak powinien się zachować odpowiedzialny polityk, działający zgodnie z zasadami tego typu kultury, która w ogóle legła u podstaw demokracji. Bo pamiętajcie państwo, że żeby demokracja działała, bo dziś właśnie przestaje działać, to muszą rządzić ludzie, którzy mają głęboko, jak to się mówi w socjologii, psychologii, zinternacjonalizowaną, czyli uwewnętrznioną w swoim sumieniu, sercu, no tak się potocznie mówi, kulturę, która wywodzi się z tradycji rycerskiej. Znaczy, że słowa się dotrzymuje, że działa się na korzyść innych, a nie tylko swoją i tak dalej, i tak dalej. I niestety dzisiaj rządzą ludzie, no, którzy w ogóle staje się, w ogóle nie wiedzą, że coś takiego istnieje i sądzą po sobie. To tak jak, szanowni państwo, z tym Pegasusem. Oni najpierw krzyczeli, kogo tam nie ma. Wszyscy właśnie byli podsłuchiwani. A później teraz ich zapytano, żeby listę pokazali. To nagle się okazało, że ona jest tajna, że w ogóle nie ma procedury, żeby jej pokazać. A dlaczego? Bo żadnych takich osób na tej liście nie ma. Ja jej oczywiście nie znam, bo takich uprawnień nie miałem. Nawet kiedy byłem wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, ale tam są, i to wiem ogólnie, tylko szpiedzy, albo podejrzani o szpiegostwo, zwykle Rosjanie lub Białorusini, gangsterzy różnego rodzaju i ludzie obciążeni różnego rodzaju pospolitymi przestępstwami. I to wszystko. Nic więcej tam nie ma. Nikt tam z powodów politycznych nie był podsłuchiwany. No i teraz panowie znaleźli się w takim ciemnym miejscu. No. No i nie wiedzą, co dalej z tym zrobić, ale pokazać nie mogą, bo rzeczywiście przepisy są takie, że nie mogą pokazać. Ale nie wolno im tego zobaczyć, ale oni wiedzieli sami, prawda? Duch Święty im powiedział, kto tam jest. No a ja nie sądzę, żeby Duch Święty z nimi współpracował.
Szanowny panie prezesie, ostatnie dwa pytania. Panie tutaj bardzo prosiły, w związku z tym będzie pytanie przedostatnie i ostatnie od pani Katarzyny i pani Ireny. Mówią, że to pytania z zupełnie innej dziedziny, także bardzo proszę. Proszę bardzo. Panie prezesie, panie premierze, Irena Baryła, jestem lekarzem rodzinnym Kodrąb, powiat Radomszczański. Jestem również radną powiatu Radomszczańskiego, radną z listy PiS. Ja chciałabym zadać pytanie, to, które jest blisko, najbliżej moim sercu i mojej pracy. Ostatnie 8 lat to olbrzymie nakłady zwiększone na ochronę zdrowia, mnóstwo nowych programów, sieć kardiologiczna, sieć onkologiczna, darmowe leki, minus 18, plus 65, również profilaktyka HUK, profilaktyka chorób nowotworowych, mnóstwo programów, o których tak naprawdę zbyt mało się mówi i do zbyt wielu osób nie trafia. Ale to, co jest bliskie również mojemu sercu, ponieważ pracuję na wsi, to opieka koordynowana, która da możliwość tym mieszkańcom i pacjentom Polski powiatowej na większy dostęp do diagnostyki i specjalistów, skrócić kolejki i lepszą możliwość diagnostyki. Czy państwo w związku z tym, że zmieniło się już Ministerstwo Zdrowia, zmienił się rząd, czy państwo nadal będziecie, powiem tak brzydko, kolokwialnie, pilnować i wspierać te programy, by nadal były realizowane, by ci, którzy najbardziej są potrzebujący, gdy w grę wchodzi życie i zdrowie, mogli liczyć na szybką i skuteczną pomoc? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no w miarę możliwości opozycji oczywiście będziemy te programy, podtrzymanie tego wszystkiego wspierali, bronili przed jakimiś atakami, bo i one mogą się zdarzyć. Natomiast mogę powiedzieć tak, nie wiem kiedy nastąpi taki stan, w którym im już w kasie naprawdę zabraknie. To już słyszę odpowiedź, że wkrótce. No pewnie wkrótce. No i gdzie oni będą sięgać, to Bóg jeden raczy wiedzieć. No ja Duchem Świętym nie jestem. Sądzę, że w tej kolejności jednak służba zdrowia na szczęście będzie dosyć daleko. Jeżeli im jest choć resztki rozumu zostały, no to będzie daleko. Ale czy zostały, też nie wiem. Więc to może być tak, że oni wrócą do programu likwidacji szpitali, prywatyzacji szpitali, różnego rodzaju utrudnień, żeby lekarz był dalej od pacjenta. No i na przykład zaniechają opłacania bardzo drogich kuracji, bo pani nie była łaskawa wymienić to, że w tej chwili nawet bardzo drogie kuracje, no zwykle to są choroby wrodzone, rzadkie albo niektóre onkologiczne. I to czasem kosztuje naprawdę na przykład 10 milionów złotych. No kogo w Polsce na to stać? No to nawet nie jest promil, to jest mniej niż promil ludzi, których na to stać. No i kiedyś to były te zbiórki, te prośby, a teraz jest to finansowane. Więc tutaj naprawdę nastąpił ogromny postęp. A biorąc pod uwagę, że obecny premier, no co prawda to było kilkadziesiąt lat temu, no może dzisiaj, daj Boże, jest trochę mądrzejszy. No był gotów, chociaż wielu wątpi. Otóż był gotów pisać, że dla wprowadzenia zasad liberalizmu nawet jest gotów zaakceptować, żeby ludzie umierali z głodu. I ja nie tylko od niego to słyszałem wtedy, u początek lat 90., bo przecież go znałem. I słyszałem to od innych zwolenników tego kursu gospodarczego. Niektórzy dodawali, to się nauczą pracować i tak dalej. No to wszystkiego się można po nich spodziewać. No tyle mogę państwu powiedzieć. Mogę, że pani minister ogłosić, że no cóż, no Polski na to nie stać, bogatszych od nas krajów, krajach tego nie finansują, etc., etc. No nie mogę tutaj niczego państwu zapewnić, ale na pewno będziemy twardo walczyć o to, żeby to, co zostało uzyskane, zostało zachowane. Natomiast myśmy chcieli iść jeszcze dalej. Te środki miały się ciągle zwiększać, bo przecież to jest procent, zaplanowany procent od PKB.
A PKB za naszych rządów się ciągle, nawet w ciężkim kryzysie, zwiększało. W związku z tym, no poza jednym rokiem może, tego najcięższego kryzysu. Otóż, jeśli pójdzie to w tym kierunku, albo nawet tylko na zasadzie takiej, że no jest stagnacja, ale mimo wszystko te pieniądze utrzymujemy, no to, to przy spadającej inflacji, bardzo spadającej inflacji, no może się to wszystko da ocalić, ale głowy nie daje, bo im po głowie chodzą ciągle te pomysły, przede wszystkim prywatyzacyjne. To są ludzie, pieniądza, pieniądza, jeszcze raz pieniądza. No tylko pieniądz jest ważny, a skoro tylko pieniądz jest ważny, no to, to człowiek już jest mniej ważny. I panie prezesie, ostatnie pytanie podczas dzisiejszego spotkania w Opocznie. Kasia Bracka, również pochodzę jak koleżanka z powiatu radomszczańskiego, czyli po sąsiedzku z Opoczyńskim. Chciałam zadać pytanie co do ostatnich niepokojących wieści dotyczących planowanych reform w edukacji. Jako zatroskana mama, może kiedyś babcia, czy o wydarzeniach w kopalni Wujek będą się nasze dzieci dowiadywać na tajnych kompletach? Czy epopeję narodową pana Tadeusza będziemy musieli czytać wieczorami w domu, bo w szkole nie będzie takiej możliwości? Proszę państwa, jeżeli zostanie podtrzymana obecna władza na dłużej, to tak pewnie będzie. No, mam nadzieję, że nie zostanie podtrzymana, że także ci, przynajmniej duża część tych, którzy głosowali na tą władzę, się ocknie i zobaczy, do czego to prowadzi. Bo programy nauczania no, układa władza, a władza, to znaczy Tusk, bo on jest w tej chwili tutaj, można powiedzieć, źródłem prawa takiego, jak on uważa, tak on, jak on je rozumie. I nie sądzę, żeby nowa minister oświaty i nowa wiceminister oświaty, no naprawdę dwie panie, które są postaciami herkulesowymi, jeżeli chodzi o intelekt, naprawdę. No ja przepraszam, ja je nazywam ministrami, ale właściwie powinienem inaczej, ale nie chcę mi to przez usta przejść. Otóż te dwie panie no wpadają na jakieś pomysły zupełnie szalone, skrajne, ale wynikające z tego, w co one zdaje się szczerze wierzą. No one są w kontrze wobec polskiej kultury. No, są w Polsce i zresztą historycznie rzecz biorąc prawie zawsze byli ludzie, którzy są w kontrze do polskiej kultury, odrzucają ją. I te panie mają do tego prawa, żeby myśleć czy głosić tak, jak uważają. Ja jestem za wolnością, ale robić się ministrami, to naprawdę trzeba być wobec Polski bardzo złośliwy. No ale Donald Tusk jest bardzo złośliwy wobec Polski i Polaków. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękujemy za obecność, za tę lawinę różnorodnych pytań ciekawych o tym, co dla państwa jest ważne i istotne. To oczywiście nie ostatnie nasze spotkanie w ramach trasy Prawa i Sprawiedliwości. Opoczno, bardzo dziękujemy. Bądźmy razem, budujmy wspólnie. To jest hasło przewodnie i motyw przewodni naszej trasy, trasy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy serdecznie panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Dziękujemy gospodarzom tego miejsca, naszemu tutaj szefowi struktur, panu ministrowi Robertowi Terusowi. Rozumiem, że pan minister chciał zabrać głos. Bardzo proszę. Panie prezesie. Panie prezesie, chcieliśmy podziękować panu za obecność w Opocznie symbolicznym upominkiem, ale bardzo, bardzo symbolicznym. Oczywiście jest to płytka ceramiczna, bo Opoczno to płytka ceramiczna wyprodukowana w zakładzie Ceramika Paradyż, ale symboliczna, bo mówił pan o Putinie, mówił pan o Rosji, mówił pan o polskich chłopach, o polskim rolnictwie. Jest to scena z bitwy pod Racławicami, ale scena, gdzie polscy chłopi
zdobywają rosyjską armatę. I to jest symboliczne. Mam nadzieję, że polscy chłopi zatrzymają tą czerwoną, ale również tą brukselowską reformę dla dobra naszego, dla dobra Polski. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Bardzo bym sobie tego życzył, ale chciałbym, żeby wzięli w tym udział, bo to też taka tradycja istnieje. Także mieszkańcy stolicy, w której się urodziłem i całe życie spędziłem. No i jeszcze spędzam, ile Bóg da, to nie wiem, ale jeszcze spędzam. W każdym razie musimy zwyciężyć, ale żeby zwyciężyć, to musimy być razem i razem budować. Dziękuję bardzo.